nie da się ukryć, że Telewizja Polska wśród sporego grona reprezentujących ją celebrytów ma swoich ulubieńców, do których z pewnością zalicza się Ida Nowakowska. Bogobojna celebrytka zaskarbiła sobie sympatię nie tylko producentów, ale także wielu widzów za sprawą otwartości w mówieniu o kościele, wierze oraz macierzyństwie. Warto wspomnieć, że zanim Nowakowska stała się głoszącą religijne tezy celebrytką, kojarzona była ze swojej pasji do tańca. Widzowie po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć nastoletnią Idę, gdy ta w wieku 17 lat zgłosiła się na casting do emitowanego przez TVN programu You Can Dance. Choć wtedy młoda dziewczyna nie wygrała show, kilka lat później wyjechała do Stanów, aby szlifować tam swój talent. Nowakowska postanowiła ostatnio powspominać nastoletnie lata na Instagramie. Na profilu Idy pojawiła się seria archiwalnych zdjęć z jej 18-estki. Świętująca wówczas wejście w pełnoletność gwiazda mogła pochwalić się burzą jasnych blond włosów. Jak widzimy na zdjęciach, na tę wyjątkową okazję Nowakowska przyodziała białą sukienkę. Wspominając dawne czasy, gwiazdka TVP zachwycała się też swoim urodzinowym tortem z baletnicą, rzecz jasna, w roli głównej.